Lecie w domowym domu kultury rok za to. Pani Angelika zadaje nam coraz trudniejsze zadanie. Tym razem będzie to rolada czekoladowa. Potrzebne składniki. 4 łyżki kakao. 1 łyżeczka proszku do pieczenia. 10 gram cukru waniliowego. Nutella. Serek mascarpone. 100 gram mąki. 4 jajka, oddzielcie sobie obrzutka. I 100 gram cukru. Zaczynamy od upijania samych białek. Kiedy białko jest ubite, dodajemy partiami cukier waniliowy, cukier i żółtka. Mam nadzieję, że pani Angelika nie zauważyła, ale zapomniałam powiedzieć wam na początku, że potrzebujemy jeszcze 70 gram gorzkiej czekolady. Ja w tym czasie poprosiłam o pomoc moją mamę i czekolada posypała. Następnie do innej miski wsypujemy kakao, mąkę i łyżeczkę proszku do pieczenia. Suche składniki przesiewamy do naszej masy. Na koniec wsypujemy czekoladę i mieszamy drewnianą łyżką. Nasze ciasto już wymieszane, nalewamy je na blaszkę z wymoczonym papierem do pieczenia. To nasze ciasto wkładamy do piekarnika na około 15 minut. W międzyczasie przygotowujemy sobie ściereczkę i obficie posypujemy ją cukrem budynkowym. Jeszcze ciepłe ciasto zwijamy w roladę. Nasz krem już wymiksowany, teraz odbijamy ciasto ze ściereczki i kremem będziemy smarować w środku. Wychodka. Może kształt nie jest idealny, ale... No tak.